Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże. To już, słuchajcie, nasze szóste wspólne popołudniowo-wieczorne spotkanie. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną, że idziemy w tej drodze razem. To wielki przywilej dla mnie móc Tobie w tym towarzyszyć. Ze względów technicznych, to już zobaczyłem pewien problem. Jeżeli odcinek trwa około 10 minut, mam problemy z uploadem, czyli z umieszczaniem tych nagrań na YouTubie. Dlatego od dzisiaj postaram się te odcinki jednak maksymalnie skrócić, więc tych problemów, tych spraw będę poruszać też w jednym odcinku mniej. Zobaczymy, jak tam to wyjdzie na bieżąco. Dzisiaj chcę poruszyć taką kwestię. Grzech. Co robić, kiedy zdarzyć się popełnić grzech ciężki? Nie dam jakąś pierdołę, tylko taki grzech śmiertelny, z którym no, trzeba iść do spowiedzi. Tutaj odpowiedź prawidłowa jest zupełnie oczywista, natomiast wiem, że diabeł jest mistrzem kłamstwa i potrafi wkręcić człowiekowi rzeczy no, nieprawdopodobne wręcz. Dlatego powiem to, żeby to wyraźnie zabrzmiało. Jeżeli zdarzyło Ci się popełnić ciężki grzech, i zdarzyło Ci się to dosłownie 5 minut przed modlitwą, niech ten grzech w żaden sposób nie odciąga Cię od modlitwy. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś czy powinnaś zrobić, to jest właśnie modlitwa. Na kolanach. Przepraszaj. Panie Jezu, przepraszam Cię za ten grzech, który właśnie popełniłem. Przebacz mi, proszę. Wzbudź w sobie żal za grzech, za ten grzech. Nie uciekaj od tego. Nie racjonalizuj tego grzechu. Nie tłumacz tego okolicznościami. Po prostu weź to na klatę. Przyjmij sytuację taką, jaka jest i mów: Jezu, przebacz mi, proszę Cię, przebacz mi. I stań natychmiast po tym z kolan i zacznij swoją modlitwę. Diabeł będzie Ci mówić, że jesteś hipokrytą, że jesteś dwulicową osobą, bo jak to możesz tak tutaj grzeszyć, a za chwilę się modlić? No właśnie, dlatego się modlisz, żeby się wzmocnić, bo diabłu zależy na tym, żeby Ciebie osłabić, żebyś nie miał siły do walki z grzechem, żebyś nie miała motywacji zbliżać się do Jezusa, żeby Cię od Niego odciągnąć. To jest Jego rola, to jest Jego zadanie, to jest Jego cel. Więc Ty musisz robić rzecz dokładnie odwrotną. Zgrzeszyłaś, zgrzeszyłeś, natychmiast idź tam, gdzie jest uzdrowienie, do Jezusa. Wstawaj z kolan i się módl. Przy pierwszej możliwej okazji ruszaj prosto do spowiedzi, załatw sprawę tak, jak należy, ale niech w żaden sposób grzech nie odciąga Cię od modlitwy. Jeżeli jednak zdarzy się taka sytuacja, że z różnych powodów, lenistwa, zamieszania, właśnie grzechu, obojętnie z jakiego powodu, wypadniesz z tej rutyny modlitwy, mija dzień, dwa, trzy, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Mam takie doświadczenie i wiem, jak bardzo łatwo jest wypaść z rutyny codziennej modlitwy. Co robić wtedy? Kiedy już nie mam zapału, już nie mam entuzjazmu, nie mam już tej radości, co robić? Moje doświadczenie, to Ci podpowiem taką radę. Czy ona się w Twoim życiu sprawdzi? Spróbuj. Kiedy nie ma uczuć takich nie ma takich uczuć do Pana Boga, nie ma poczucia tej bliskości z Panem Bogiem, z różnych względów, to co ja robię, po prostu zaczynam od rzeczy, które nie wymagają emocjonalnego, uczuciowego zaangażowania. Po prostu biorę do ręki Biblię, biorę kolejny rozdział i czytam. Tyle. Koniec. Jeżeli wydaje Ci się, że przeczytanie jednego rozdziału to w tym momencie jest kosmos i nie ogarniesz tego, przeczytaj pół rozdziału. Lepsze jest to, niż się w ogóle nie modlić, w ogóle nie czytać Słowa Bożego, nie stawać w tej modlitwie. I koniec. I skończ na tym. Jeżeli to jest wszystko, co możesz zrobić tego dnia, skończ na tym. I tak jesteś już zwycięzcą. Następnego dnia zrób coś więcej. Ten cały schemat oczywiście znasz, więc wiesz, o czym mówię. Spróbuj. Jeżeli w Twoim wypadku jest dokładnie na odwrót, na przykład te uczuciowe rzeczy emocjonalne są ważniejsze, okej, to zacznij od modlitwy własnymi słowami. Może być tak, że w Twoim wypadku będzie Ci łatwiej zacząć od modlitwy własnymi słowami. Albo od dziesiątki różańca.
Naprawdę, to są mnóstwo jest możliwości, natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wrócić, zacząć na nowo. Jeżeli dzień, dwa masz taką procedurę awaryjną, wracaj powoli albo szybko do tego, czego tutaj się uczymy. Ważne, żeby wrócić do modlitwy codziennej. Okay? Żeby nie było dziur, żeby było tak, że każdego dnia jest modlitwa i to jest rutyna modlitwy. Ogłoszenie krótkie jest takie na końcu, że od jutra wprowadzamy jeszcze jeden element w naszej modlitwie, więc tak przygotuj się na, powiedzmy, mniej więcej. Zrób sobie taki zapas 10 minut więcej ekstra. Okay? Czyli wypadałoby, że jutro ta modlitwa będzie trwała, myślę, że około 10 minut, no to weź, przygotuj się na 20. Zrobię jutro krótki wstęp rano, a potem już będzie czas właściwej modlitwy. Ona potrwa trochę dłużej niż dzisiaj. Nic nie będę zdradzał, żadnych szczegółów. To będzie niespodzianka na jutro rano. Dobrego wieczoru i widzimy się jutro rano. Do zobaczenia. Dobrze, że jesteś.